Polskie powiedzonka, które śmieszą obce krajowce. Część druga. Kto zbierał stonkę? Heizentasche! Widzisz? Nie widzisz. A widzisz. Chodź do tej szkoły i kokardy od razu opadają. Cześć, mam na imię Lena, jesteście na kanale Lena Green. Jestem dziewczyną, która przyjechała do Polski z Kazachstanu. I dzisiaj robię drugą część polskich powiedzonek, które śmieszą obcokrajowca. Bo tyle narzuciliście mi pomysłów, że nie mogę tego pominąć. To jest całe bogactwo językowe, kulturoznawcze. Polskie powiedzonka, które są dla Was niczym specjalnym, używacie na co dzień, ale uwierzcie mi, że na innych, na obcokrajowcach robią wrażenie. To co, zaczynamy. Po pierwsze chciałam podziękować za poprzedni odcinek, który tak licznie obejrzeliście i dowiedziałam się sama wiele nowego. Przede wszystkim za mój fatalny błąd napisanie bombek przez on, a przecież te bombki, które słynny strzelił, to są nie bombki, tylko bombki. On, powiem Wam, że kiedyś dokonałam podobnego błędu, pisząc plakat "Pomóżmy zwierzętom" i zgadnijcie, jaką końcówkę napisałam? No właśnie nie taką, jaką trzeba. Ale to był mój pierwszy rok mieszkania w Polsce, więc myślę, że można mi to wybaczyć. No i następna rzecz, za którą chcę podziękować osobno, to jest "Czuję miętę przez rumianek". Bardzo ładnie, nie widziałam, że tam jest jeszcze kontynuacja. "Czuję miętę przez rumianek" brzmi bardzo fajnie. Jeszcze nawet fajniej niż "Czuję miętę". Tak, bo im więcej ziół, tym lepiej. Tutaj moja playlista o ziółkach. Różne ciekawostki o roślinach. Ja kocham rośliny, kocham naturę i uważam, że czuć miętę to jest super, ale czuć miętę przez rumianek to jeszcze lepiej. Pierwsze powiedzonko, marzenie ściętej głowy. Dosyć drastycznawe. Marzenie ściętej głowy kojarzy mi się z gilotyną, z Francją. No i ja tak rozumiem, że chodzi o takie marzenie, które nigdy się nie spełnią, tak? Marzenie ściętej głowy. Jakie macie marzenie, które można by było nazwać marzeniem ściętej głowy? Napiszcie. Ja myślę, że teoretycznie wszystkie marzenia można spełnić. Jest bardzo fajne powiedzenie odnośnie marzeń, że większość ludzi za marzenie swojego życia wybiera coś, co tak naprawdę można spełnić w 2 tygodnie. Pomyślcie teraz o tym. Czy to Wasze marzenie ściętej głowy można spełnić w 2 tygodnie, zrealizować? Tu wstajemy i działamy. Druga rzecz, musztarda po obiedzie. Właśnie jestem po obiedzie, musztarda po obiedzie. U nas się mówiło łyżka po obiedzie, czyli już jest po sprawie, już jest coś niepotrzebne. Pisz na berdyczów. Tego powiem szczerze, że nie znałam. Pisz na berdyczów. Ja tak rozumiem, że to jest pisz bez odpowiedzi, tak? Berdyczów, to rozumiem, że jakaś miejscowość, która jest bardzo daleka. Tak, z kozią, że tak powiem, jak ładnie powiedzieć, z kozim zadem jest całe mnóstwo powiedzeń i tutaj do wyboru do koloru. Wasze propozycje. Jak z kozi życi klarnet. Ładnie, tak muzycznie. Wygląda jak półdupek zza krzaka. Próbuję to zanalizować. Półdupek zza krzaka. Półdupek nie w znaczeniu, że ktoś jest niefajną osobą, tak, bo mówi się, że dupek to czyli jest ktoś niefajny, ale to jest półdupek. Półdupek, czyli konkretnie jak druga połówka, tak? Mówi się, że druga połówka powiedzenia to tylko ma tabletka albo pupa. I ja tak rozumiem, że wygląda jak półdupek zza krzaka, czyli jak? No jak on wygląda? No tak jakby czegoś brakuje, niedopełniony, tak? O to chodzi? Czy chodzi o to, że wygląda bardzo źle? Tak, dobra, następna Wasza propozycja. Bardzo na czasie, trzeba przyznać, jak w ruskim czołgu. Powiem szczerze, że nie byłam nigdy, więc nie wiem jak tam jest. Ale takie powiedzenie jest, tak? I jeszcze a propos właśnie słowo ruski, jest przecież super znane, tego nie napisaliście, ale to mi się przypomniało. I jak ruski rok? Jak to się mówi? Raz na ruski rok! Raz na ruski rok! Rozwalało mnie to po prostu, jak słyszałam. Czyli to jest coś bardzo rzadko, tak? Coś rzadko występuje. Raz na ruski rok. Czy nie? Czy to coś innego znaczy? Tak, choinki nie budiet. Tego zakończenia też nie znałam. Czyli hu, bombki strzelił, choinki nie budiet. I jeszcze ktoś napisał, że coś tam Wania zarąbał harmonikę i dlatego nie będzie, tak? To rano wstaje, ten leje jak z cedra. Z cebra. Z cebra czy z cedra? A! Ja słyszałam jeszcze wersję, kto rano wstaje, tego są kapcie. No mówi się tak, że jednak z tymi promykami słońca trzeba wstawać, bo zgarniamy jakby całą tą energię. Czy wstajecie rano, ktoś wstaje rano i czuje ten cały power? Ja różnie wstaję, ale mam takie fazy, że wstaję bardzo wcześnie, nawet o 4:00 i mi dobrze od tego. Że lecimy dalej.
Kokardy opadają. Ładnie. Mi się kojarzy zaraz z tymi kokardami, jak pierwszoklasiści kiedyś takie mieli. My przynajmniej takie mieliśmy, takie ogromne białe kokardy. I sobie podejrzewam, przychodzi do tej szkoły i kokardy od razu opadają. No w pierwszej klasie jeszcze nie opadają, później opadają. Nie pytaj, bo kociej mordy dostaniesz. Też ciekawe, chociaż ciężko mi połączyć, z czym to jest związane, bo ja akurat kocham koty. Kocia mordka mi się sympatycznie kojarzy. Kociej mordy dostaniesz. Tak jakby nie wsuwaj nos nie w swoje sprawy, tak? Coś też takiego podobnego. Nie pytaj, bo kociej mordy dostaniesz. To mi się spodobało. Jeżeli, daj Boże, Pana Boga nie ma, to chwała Bogu, ale natomiast jeżeli, nie daj Bóg, Pan Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Widzisz? Nie widzisz. A widzisz. No i to też już ktoś, kto głębiej zna polski, może zrozumieć. W rosyjskim jest podobne takie słówko, ciężko przetłumaczalne i wytłumaczalne, to jest powiedzenie da niet, czyli da i niet razem. I teraz wytłumacz komuś, co to znaczy. No co to znaczy? Strzelcie, co znaczy da niet? Ono przecież nie znaczy da, niet też nie znaczy. No w zasadzie bardziej znaczy zdecydowanie niet niż da, ale po co mówić to da niet? Gdzie jakaś logika? Nie ma logiki. Rosję z rozumem nie pojąć. Tak, z tą kozą jeszcze wracając, jak z koziej dupy Reisentasche, tutaj z kolei niemieckie wtrącenie. No Reisentasche to jest walizka, jeżeli dobrze pamiętam z niemieckiego. No bez komentarza to pozostawię. Ale śmieszne, rozbawiło mnie to. Napalił się jak szczerbaty na suchary, ładny. Taki już nie agresywny, bardziej sympatyczny, ale się napalił jak bezzemny, szczerbaty na suchary, nie bezzemny, widzicie, ja będę mówić teraz bezzemny. Napalił się jak bezzemny na suchary. Ładne, podoba mi się, nie słyszałam, będę używać. Wystroiła się jak szczur na otwarcie kanału. A ja słyszałam, że jak stróż w Boże ciało, jak mysz na święto lasu. Też coś nowego dla mnie. No i teraz tak, chodźmy spać, bo goście chcą iść do domu. Chodźmy spać, bo goście chcą iść do domu. Tak dzisiaj pewnie niektóre rodziny, którzy przygarnęli inne rodziny, tak myślą, obserwując. Tak, no i teraz tak, wracamy do kozy, bo to jest całe, w zależności od regionu Polski, napłynęły różne pomysły. Jak z mysiej pipy worek na mąkę. Raz. Jak z koziej dupy waltornia. Nawet nie wiem, co to jest waltornia. Następne. Jak z koziej dupy Reisentasche, czyli jak wyjaśniliśmy, to jest niemieckie słowo określające walizkę. Jak z kozi życi klarnet. Akcent muzyczny. I ostatnie. Jak z koziej dupy maszynka do lodów. Gastronomicznie. No różne są, widzicie? Różne. W zależności od zainteresowań. Przeżywa jak stonka wykopki. To zbierał stonkę. Ja zbieram stonkę i na dodatek jeszcze za kasę, to znaczy u siebie w ogrodzie za darmo. Ale sąsiad zaproponował nam z bratem kiedyś biznes i powiedział, że nam zapłaci od jednej stonki ileś tam groszy, może być może jeden grosz. I zbieraliśmy stonkę za kasę. Kto zbierał stonkę kiedykolwiek w życiu, stawiajcie lajka. Kto nie wie w ogóle, co to jest stonka, to też stawiajcie, bo to też różnica pokoleń. Lecimy dalej. W mordę jeża. Znane, często używane. W mordę jeża. Jeżyk. Symbol a propos miasta, w którym mieszkałam kiedyś. Jeżyki są fajne. Jeżyki są fajne i tak nocą tupią. Tupią. Ktoś napisał, moja mama zawsze mówiła, chuje, muje dziki węże. Chyba znam pana mamę. Następne. A brońcie, prońcie. Tutaj trzeba chwilę się zastanowić, a brońcie, prońcie, czyli jakby prącie macie bronić. No w zasadzie przypomina miecz, czy coś takiego, czym można się bronić, no ale znowuż jak? Jak? Czy ja coś źle rozumiem? Czy to nie o takie prącie chodzi? Napiszcie. Mówić, a wróbelki przyszły, rozsypałam ziarno i przychodzą wróbelki do mnie. Następne. O, to jest. Koncerta nie budiet, Wania zajebał harmoszku. To jest zabawne, zabawne. No, wolę to niż ten ruski czołg. Tak, następne. Gdzie Rzym, gdzie Krym? Również na czasach. Taki dużo z Was napisało chyba taki na czasach powiedzonka. To mi się spodobało. Walnąć jak łysy grzywką o kant kuli. Bardzo pobudza wyobraźnię przestrzenną. Walnąć jak łysy grzywką o kant kuli. Czyli taki paradoks, tak? Nic nie styka.
A propos styka, elektryka, prąd nie tyka. Ja tak często mówiłam, ponieważ mój tata był elektrykiem i ja często też próbowałam, ponieważ dużo obserwowałam, jak on coś naprawiał, często też próbowałam. Raz mieliśmy taki telewizor stary na lampy, wielki, jakaś tam była największa. Ja oczywiście tam wsadziłam rączkę, ale tata bardzo się dziwił, że w ogóle przeżyłam, bo podobno tam kopnięcie było mocne. Ale ja wtedy też sobie mówiłam, że elektryka, córkę elektryka, prąd nie tyka. A jeszcze przecież jest córka rybaka, tak? A pewnie córki rybaka to co? Nie toną albo jeszcze coś, co by pasowało? Tak. Dupy w oknie nigdy nie zmoknie. Tutaj miałam problemy z interpretacją. Pomóżcie mi. Pół dupy w oknie nigdy nie zmoknie. To tak samo jak te pół dupy za krzaka, tak? Pół dupy za krzaka. No coś jest z tym, ale nie mogę tego rozgryźć. Może jakieś bariera kulturowa mi przeszkadza. No dobra, słuchajcie, takie powiedzonka. To takie od Was propozycje. Myślę, że bardzo fajne, bardzo zabawne. Zobaczcie, jakaś różnorodność odnośnie tej koziej pupy. Jaka jest, wariują, tak? I klarnety mamy tutaj, i trąbki, i Ryzen Taché, i wszystko, co się da. To taki odcineczek dzisiaj. Mam nadzieję, że się uśmiechnęliście. Jeżeli tak, to napiszcie, które powiedzenie Wam się podobało. I jeszcze mam takie pytanko, bo wszystkie te powiedzenia powstały prawdopodobnie w zwykłych warunkach w rodzinie. Ktoś coś palnął, to się spodobało, potem się rozniosło do sąsiadów i przeszło do języka. Czy Wy macie może u siebie w domu jakieś takie swoje prywatne powiedzonko? Może ktoś się podzieli? Typu, coś się zdarzyło, jakaś śmieszna sytuacja i tak się przyklepało i teraz używacie tego skrótu myślowego i w ten sposób tworzy się język, tak? Ja na przykład kiedyś obejrzałam polski film Siekieryzada, jeżeli dobrze to wypowiadam. I tam było takie pytanie, którędy do Listowia? I teraz na przykład u mnie, jak my coś rozmawiamy nieraz i trzeba coś, albo na przykład idziemy lasem i tam zabłądziliśmy i my to mówimy jakoś tak po prostu z mężem, że którędy do Listowia, tak? To tak po prostu przypadkiem z tego filmu taki urywek nam przeszedł. Ja wiem, że niektórzy też, rodziny czy ogólnie przyjaciele, mają jakieś takie swoje powiedzonka, swoje tylko prywatne, że tylko Wy wiecie, co to znaczy, związane z jakąś sytuacją. Napiszcie, to będzie ciekawie poczytać. No to wszystko na dzisiaj. Słoneczko Wam życzę uśmiechów, niezależnie od wszystkiego. Dbajmy o swój nastrój emocjonalny. Ściskam Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!